Dzisiaj w tym austriackim był wernisaż na próżnej, bo oni przenieśli ten instytut. Tak. Ale proszę ciebie, takie było jakiś. Paluszków parę wyniosła tego wina, potem dla swoich tylko. Tak jakoś tak było bogato dzisiaj, bardzo skąpo, że jedna babka jak wyszła, a ja mówię, słuchaj kochana, no to było całkiem po żydowsku. A ona mówi dokładnie, dokładnie, dokładnie. I potem poszłam do Pałacu Kultury Stalina i Lenina i spotkałam dwie dziewczyny. I okazało się, że to były Żydówki. Myśmy weszły do teatru studio, przeleciałyśmy aż na małą scenę, na górze, wszędzie wszystkie sceny, po to, żeby zobaczyć. A one wow, zdjęcia robiły wow, na wielką scenę, wow, chodźcie tu, chodźcie tu. I potem jeszcze mówi na 31 piętro i one pojechały, a jedna chciała ze mną lecieć, a wy tutaj macie 20 złotych, mamy, i kupiły na górę, bo co w Warszawie jest? Ja mówię, nic nie ma. Jest, no teraz co jest? Gówno jest. I no teraz... wiesz, no do łazienki, no chociaż łazienki by się... No ale nie o tej porze, no, jest o tej porze, to na pewno nie, no, ja mówię, że jestem w Instytucie Austriackim, był wernisaż, ale i to jest żydowskie, a ona mówi, a co jeżeli chodzi o ten pałac, ja mówię, no co, ateizm, without ten God, że bez Boga, że tego, ja mówię, pray to Mary, pray to, on, Schrecklich ist das, czyli po prostu dwie Żydówki. No tak, a spotkałam dwie Żydówki i one mówią, ale jak ja się nazywam, czy ja jestem aktorką, i tak aktorką, no. Napisałam El Mercedes, będę oglądały na YouTube, ale jak tak, ja się nazywam, międzynarodową. Tak się nazywam. Słuchaj, ale ja mówię, there is light, jest jeszcze światło, zrobicie zdjęcie panoramy całej Warszawy. Byliście w Teatrze Studio, byliście w foyer, no galeria zamknięta, bo to wiadomo, że Warszawa tylko udaje, że kulturę reklamuje. Wszystko dziady pozamykają, obrzydliwe to jest. No to więc te dwie Żydówki zaprowadziłam Six Floor u Żebrowskiego, oczywiście o, nieczynne. Ale co, nawet nie zaprosiły cię na nic? Na jakieś ciasteczko czy tam. One by mnie zaprosiły, żebym ja z nimi pojechała na górę, ale ja się szybko upłynniłam. No ale wiesz, coś bardzo miłe i one będą oglądały na YouTube i pojechały na 31. No, a to nie trzeba było dać telefon, może by się za przewodnika, wiesz, robił dzień czy dwa. Nie, to już Lenin powiedział, że on już nie chce za przewodnika nic robić. One jako dwie Żydówki, wspaniałe dziewczyny, ale jakie miłe. A skąd wie, że Żydówki? A po czym to widać? A widać od razu. Jedna podobna do Danki Wiśniewskiej z Białego Stoku. Bardzo miłe, wspaniałe. Po wszystkim widać. No jak młode dziewczyny. To że Wilkanko ponastawia. Co to za babsztyn? Takie to durne. Ponastawiała pudełek tu. Puste pudełka. Debilka. Ta Ewka to jest nienormalna. Udaje, że tu naniosła. Gówno naniosła. Także te dwie Żydówki bardzo miłe, proszę ciebie, i pojechały na. Ja, ale one nie bardzo wiedziały. Ja mówię, there is a lift, with the lift you can go wysoko. I pojechały. Wspaniałe dziewczyny, takie tak, inne starsze, ale to takie, no młodzieżowe. Takie, znaczy, co, studentki pewno. Nie studentki, tylko dawno po studiach. A, no dobrze, czyli zlot dziewczyny jest zlotem elektronicznym. Da. No i tego, że co, że nie ma tu nic w Warszawie, ja mówię, nie ma nic. Faktycznie, no bo co, no, stare miasto, no to przecież rekonstrukcja. I przecież zamek, tu się nikt nie cofnie. No, na zamek warto, no. Na nie cofnie do austriackiego, ja mówię, że była żydowska wystawa. Bo jak my mówimy, że co jest, ja mówię, co, pray to Mary. I zaczynam się na mnie żegnać. Ona mówi, właśnie, to jest straszne. Ja mówię, że ludzie crazy, w głowie no głupota, tak. I pokazuje do kata. No tak, i myśmy się tam uśmiali. Szaleni, no właśnie, crazy to chyba szalony jest, prawda? No, przy tych kasach uśmiałyśmy się, że taka głupota, pray to Mary. Pray to Mary. No a tam trochę w tym austriackim, no to oczywiście, żeśmy się tam ponapijały. Tego wina. A przyniosłeś coś? Ale tego.
Gomułka? Nie, no, gomułka nic nie żyje, no. Nie przynosi. Jakieś winko. No gdzie winko? No, to jakieś mędrzuce. Tasie, gomułki były tylko puste półki. Ajajaj. Nie, no był ocet, mój drogi Bóg. Pamiętam tak. Tutaj w Krysi, w tym sklepie. Tasie, no, gomułki no, ocet i Bóg. No ale ja to miałam gdzieś, no bo przecież miałam teściową, co była kierowniczką kawiarni sejmowa, z drugiej strony miałam wujka, który służył w debulocie, to ja, myśmy się bardzo dobrze mieli. No, ja nawet kartki oddawałam znajomym, głodującym, no po co mi kartki, bo jak myśmy wszystko mieli. Gomułka zakończył ten biznes. A jak czego nie było, to wiesz, tata dawał, tak. Wiesz, tego, dolary i się szło do Peweksu, bo wiesz, kupować cytrusy i proszki do prania. No ja zawsze, ja nie wiem czemu, ale miałam jakąś taki sentyment do marki OMO. No. Obrzydliwe, proszę, te Żydówki w tym austriackim, proszę ciebie, tam jedna stara baba, druga młoda. No to jak stara, to wiadomo, że złośliwa klępa. No złośliwe, bo one tak chodziły po tym. Wiesz, nie dopieszczona, chłop nie chce, to się wyzywa na innych. No, może to stare panny takie. Nie wiadomo, kto lepiej wyszedł, czy te Żydówki, czy te mordy katolickie, bo tak. Przyszedł potem psychiczny Stasiek. Boże, a to wszędzie jakaś mędza się trafi? Co to kurczę, to jakiś jakaś killa bić, Boże? No to przecież jak takie mędy się chciały trafić, to przecież wiadomo, że nikt już nie wyniesie. Także wszystkim zrobiły źle, bo już nikt nic nie wyniósł i no ludzie właśnie. Się powoli. Same się musiały napychać. Ewa Głowali. Niestety. A o czym to było chociaż? Coś ciekawego. Aha, czyli nieważne co było. Nieważne, bo to jest taka trochę... Takie piędu. Tam był taki film wyświetlony. Ale po niemiecku? Czy po polsku z napisem? Chyba nawet troszeczkę po polsku. Ludzie siedzieli przy stole i ściany z papieru i nagle się zaczyna ruszać, to światło gaśnie. A jest taki jakby w schronie, tu z pod stołu jakaś debilka wychodzi. No to cholera, to straszyli normalnie. Zabało jeszcze można. To słuchaj, ja pamiętam przed laty w Teatrze Studio, słuchaj, tam kantora coś tam, ja to sobie, bo ja to zawsze tak lubię z brzegu w razie pożaru. No i słuchaj, takie, wiesz, obok było takie, ja wiem, zakryte, no ja nie wiedziałam, co to było. I nagle, słuchaj, w połowie drugiego aktu to się otwiera i wyskakuje aktor. Daj spokój, no przecież człowieku, no przecież to się nikt nie spodziewał czegoś takiego. Najwyższy czas, żeby się tu już wszyscy bali wszystkiego, bo to koniec świata, tu się ściany trzęsą. Ja pamiętam, jak Anna Milewska biegała po scenie z gołym biustem, no. A później co się taka zrobiła w stanie wojennym, wiesz, prawie zakończyła. Tu się wali, tam się wali, do widzenia. I to ten Jackowski przepowiedział, że w czerwcu będzie, no to chociaż ten performance, żeby ale co w czerwcu będzie? Był pokazany. Końca świata. No, ja nie wiem, każdego roku to jest koniec świata. Tam jakoś się przesuwa ten koniec. Tu się czapi, tu się łapi. Gdzie on będzie nadawał? Nie będzie życia. Aj tam, sranie panie. No. Będzie co będzie i co to w ogóle gadać. No. Na tamten świat. To tylko wiesz, sobie ludzie się rozgrzeszają, żeby gówna zrobiła. Na tamten świat, najwyższy czas. Dobra. A ty nawet nie wiesz, jaka to kosztowna impreza, wiesz. Żeby, wiesz, klienta wysłać na tamten świat. To są niestety, naprawdę wydatki niespodziewane i duże. To. Nie chcę wiedzieć, nie chcę. No więc dostanę. Właśnie to. No, wszyscy tak zdzierają, najwięcej to zacnią ojczulkowie, wiesz. Tak. Za glebę, za kadzidła, za mowę tronową. To wiesz. Kolej dusza piekła. Na tamten świat. Proszę, na tamten świat. Także taka... A jakie to zanieczyszczenie środowiska? Przecież to, słuchaj, to się rozpada po dwóch latach. No, no przecież to najpierw się, wiesz, to składa do galarety. No, przecież to, to wszystko, wiesz, kapie w głąb, do gleby. No przecież to jest zatrucie środowiska normalnie. No. Zatrucie środowiska, no. Żebyś wiedziała. A słuchaj, tak jak, słuchaj, u nas, tam w Wielkopolsce, słuchaj, jest takie, no, piękne jeziorko, no naprawdę, tamtego, ludzie pikniki, a z drugiej strony jest drugie miasteczko i prawie, no, no ja nie mówię, że prawie przy samym jeziorze, ale naprawdę stosunkowo blisko, a to no. Jest tak, że ten, z drugiej strony to jest lekki spadek, no w moim przekonaniu to wpływa do tego jeziorka, no.
A żeby było weselej, to jeszcze z drugiej strony tego muru cmentarnego, no to są domki jednorodzinne, no i mają sobie ludziska, prawda, ogródeczki. I w tych ogródeczkach wyjątkowo duże rosną warzywa. No, no. Ola twierdzi, że to na tych jadach trupich to tak wyrosło. No i kto wie, czy ona nie ma racji, no. A ludzie no, tacy... u ciebie te jady trupie. No jak to skąd, no? A słuchaj, a na przykład jak masz, słuchaj, ten, no z gorzem, prawda? No, w zębie, no bakterie beztlenowe. No to słuchaj, to są jady trupia. To nie wiedziałeś o tym? No. No to mało ludzi o tym wie, że słuchaj, można się znakomicie przez parę lat naprawdę zatruć i doprowadzić się tak właśnie do zawału, do wszystkiego, bo to krążbek, problem sobie. Te wszystkie te produkty, przemiany materii, te toksyny, no. Ciągle są te jady trupia. No, więc nieleczone zęby, to może, słuchaj, rzucić, to może być reumatyzm z tego, nerki, zapalenie nerek i tak dalej, zapalenie wsiedzia. No to w ogóle, to wiadomo. No, a już, słuchaj, trzylatki mają próchnicę. No czegoś takiego to nie ma w Europie, znaczy jest w Mołdawii i w Rumunii, no. No to znaczy za nami jakby, my jesteśmy chyba na trzecim miejscu od końca. I z tak zwanych krajów starej Europy, to przyjeżdżają, słuchaj, no stomatolodzy, no tam, wiesz, tam jacyś tam naukowcy razem ze studentami, no na takie lekcje poglądowe, bo czegoś takiego to oni od lat nie widzieli u siebie. A no właśnie. No jak można, żeby trzylatki już miały popsute zęby mleczne, ludzie. No, no właśnie. A bezkrytycznie żrą te jogurty, tutaj w każdym tym jogurcie słodzonym to się czyta, rozumiesz? To się czyta, bo na przykład 4 gramy cukru, rozumiesz, no, to jest jedna kostka. Tak. Jeśli jest na przykład napisane 16 czy ileś, no to znaczy, że w tym jednym jogurciku, co ma tam 250-300 gram, to jest 4 do 5 kostek cukru. No, no właśnie. I to wszyscy żrą, psują zęby. Oprócz tego w tym jest, słuchaj, no, skrobia modyfikowana, bo przecież musi być i żelatyna i tak dalej, żeby to było gęste. A ta skrobia modyfikowana z kukurydzy powoduje, słuchaj, fermentację wielita, słuchaj, wątroba boli, no, rozumiesz? Bo organizm się, słuchaj, po prostu tutaj burzy, bo to jest nienaturalne, no, rozumiesz? No i słuchaj, no to ileś tam żarcia tego gówna, no to sobie wyhodujemy, słuchaj, no bo twody. Tak samo nie wolno pod żadnym pozorem żreć tego plastiku pod tytułem te tanie margaryny. No przecież z czego powstaje margaryna? Margaryna to jest utwardzona forma oleju rzepakowego i innych, rozumiesz, żeby doprowadzić do tej formy półpłynnej. I to jest rakotwórcze, no. A ludzie niczego nie czytają w składzie, rozumiesz, nie czytają. No, a tam jest podane, tam mono, coś tam, slanto, omanto, i to już jest chemia. Sama chemia, no już ci mówiłam, że te, jak mocny to przeżywa. No bo ja mówię, że to jest plastik, gówno, prawda, że rozrywa błony międzykomórkowe. Bo w całym organizmie jest osmoza, rozumiesz, przenikanie z komórki do komórki, krwi, limfy, o i najwięcej później skłoniaków na przykład. No, no. A te durnie nie wiedzą, rozumiesz, tak samo żadnych tych, no, twarożków, tych homogenizowanych różnych pierdół, no, w którym się już bakterie mnożą, jak są w sklepie, rozumiesz? Bo to jest znakomita pożywka dla bakterii. Nie wolno tego gówna. Żadnych tanich dżemów. Tam jest, słuchaj, słuchaj, tam jest ten, na przykład dwusiarczek toksyczny, te żele w tym, gówno warte, lepiej kupić marmoladę. Tak. Bo to jest miks owoców, no także jest tam trochę słodka, ale przynajmniej to jest naturalne, no i poza tym tańsze, no. No więc mnóstwo rzeczy tak naprawdę to nie wolno jeść, no to co jest w sklepie, na przykład nie kupujemy, nie wiem, warzyw czy owoców w marketach, to są, widać, że one są takie same. Pomidory to są z reguły holenderskie, hodowane, czy ty myślisz, że one są w ziemi hodowane? Gówno, prawda. One są hodowane na pożywkach takich, no, praktycznie prawie na steropianie. I tam jest ładowana chemia, więc ludzie żrą całą tablicę Mendelejewa. Mówią, że nowaliki. No jakie nowaliki? To jest
są żadne nowaliki, to są metale ciężkie. Warzywa się kupuje najlepiej na targu i jak są właśnie takie i mniejsze, to lepsze, że jak są różne, no to znaczy, że one na swój sposób naturalne. No. No i wszyscy powinni, tak jak Żydzi, żreć cebulę i czosnek. Znaczy czosnek nie każdy może. Ale każdy powinien jeść cebulę, najlepiej czerwoną, bo jest łatwiej strawna. I tam jest wszystko. Ona jest wirusobójcza, bakteriobójcza, antynowotworowa i poza tym ona zapobiega aglutynacji krwinek czerwonych, rozumiesz? No. Jak się je cebulę 2-3 razy w tygodniu. No. Ja nie mówię, że samą, tylko w sałatce. No. No. To dodać. I proszę trzeba bardzo. Koniecznie dodać łyżkę lub dwie. Dzidźgola, na szczęście bezbłędnie interweniował Fabiański. Normalny człowiek, który nie ma podstawnie tylko nie wie, no i nie musi być. I do tego koniecznie przyprawy, bo one zapobiegają fermentacji. Wszystko jest lipa, ale najlepiej te żydówki, proszę ciebie, że ja ci coś powiem. Zaskoczone były, to znaczy one przypuszczały, że Maryja, że Maryja, że Maryja. O, to Schrecklich ist das, że to jest straszne, że to Polska się cofa, że tego. To mówię, że na 31 piętro, że jedyna impreza najlepsza. No to dobrze, że chociaż dzięki tobie jakieś pozytywne wrażenia. Czyli byłeś ich tak. Tamten Wiesław Gomułka, ona mówi, szkoda, że ten Wiesław Gomułka wygonił wszystkich Żydów kiedyś z Polski. To trudno, ale się stało. Ale ja mówię, słuchajcie, teraz linia Mysia, teraz to samo ten Wiesław może zrobić. Gomułka. A jak jest linia Mysia po niemiecku? Nieważne, to wiadomo, że to Pope Line, to może być jakieś coś papieskie. Przecież można powiedzieć w każdy sposób, kościelny, kychie, że kościół, że to, że tak katolicze kychie, ist das. No, i die schwarze maske, präsenz, katolicze kychie. Także proszę Państwa, te Żydówki nasze były przestraszone, że tu jest linia Mysia, że tu nic w Warszawie nie ma, się nie dzieje i wysłałam je w kosmos. Ja